Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 3. I dzisiaj mamy ostatnią misję w kampanii, co już gra nam powiedziała, o właśnie, tutaj, this is the last mission in the campaign. Weźmiemy sobie to, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, weźmiemy sobie na wieżę, zagramy, bo uważam, że to jest taka... No, biorąc pod uwagę, że na najwyższym poziomie sobie nie dajemy rady, to prawie na najwyższym nie chce mi się, więc zagramy na wieżę, żebym miał i trochę surowców, i żeby komputer grał tak samo dobrze, i żeby nie oszukiwał. Więc startujemy. Tego tutaj no nie będziemy czekać, bo nie jest czytane niestety. Tutaj jak ktoś chce. O, Dargem chyba uciekł z Horn of the Abyssem. Dobra. Kasmetra Targ, o proszę. To dobrze, że pozbierałem mu te czary wszystkie i w ogóle. A, ale to już możesz mi spowolnić, bo naprawdę ciężko się na to patrzy. Aha, no dobra, to w sumie sporo wyjaśnia moje ułożenie armii. Dawaj tak. Okej. Co ty możesz rzucać ciekawego? No właśnie. On ma implozję. Cyk, cyk. Raz, dwa, elegancko. Poczyść tutaj trochę. Kasmetra. A, tutaj nie ma takiego przejścia. Nie, dookoła można przejść, spoko. Dawaj, tak, tak, tak. Wejdź do zamku. Oj, nic tu nie ma, nic tu nie ma. Fort, no tak, nie mamy fortu nawet, faktycznie. Tak, cyk, cyk, cyk. Dobra. Ciebie na górę. Przekaż mu wojsko. On ma Chain Lightning, ok. Ale wiecie to, co to oznacza? Że ja nie mam typa z powietrzem żadnego. A duża jest ta mapa. Jeszcze masz podziemia? Kurde. A to ten Targ jest w podziemiach w ogóle. To ciekawe. No, nie mam bohatera z powietrzem. To niedobrze. A gdzie te podziemia mnie prowadzą? Czy to jest po prostu tutaj wyjście? Tak, dobra. Dobra, przebijmy się przez to, co tutaj jest. Pozbierajmy sobie najpierw jakieś wojsko i tak dalej. Oni już są całkiem dobrymi bohaterami. A właśnie, pokaż mi jeszcze, jak wygląda sytuacja. No, nasz Dargem kolega, który nie zdobył Rogu Otchłani, tylko myśmy go zdobyli, no ale uciekł z nim z jakiegoś powodu, w jakiś sposób. Mamy jeden zamek. On ma co najmniej dwa. Jeszcze mamy dwóch przeciwników, którzy też mają jeden zamek. Na razie. W sumie, dawaj gildię złodziei. Czy jestem w stanie coś więcej teraz zobaczyć? Dalej nie tyle, co potrzebuję. Dobra, trudno. Jakby ktoś chciał poczytać, można zatrzymać, tak jak zawsze. To może być ciężka walka. No właśnie. Defend. Cyk, defend. O proszę. Jednak nie taka ciężka. No ale wykorzystaliśmy całą manę na nią. Więc czy to było tego warte? Nie wiem. Przekonamy się pewnie w najbliższej przyszłości. A zniszczeniem ich zrobimy, czemu nie? Tu już sobie dasz radę pozbierać, mam nadzieję. Tutaj dawaj. No i my mamy te przyzwanie okrętu. No dzięki, na start wyrwałem. Cyk. Dawaj tego. Skrzeszenie na nich. I na was. Przyzwij okręt. Aj, nie zadziałało. Dawaj, dobrze. I od razu wskakuj. Uj, to są moje garnizony. To w sumie spoko, fajnie. Podoba mi się to. Dawaj tu wszystko.
Coś dzisiaj możemy zbudować sensownego fort. Podoba mi się to. Anielskie strzały, dobrze. Tutaj golda. No nie dużo co prawda, ale wzięliśmy ile się dało. Dawaj do zamku i na razie... A, tu jeszcze ten Zilare jest. Okej. Gold, surowce. Przez to sobie przejdź. Ładnie, bez strat. Dzisiaj budujemy to. I już możemy węże robić w tym scenariuszu. No to fajnie. Tego nie możemy zabrać. A, gdzie przeciwnik coś przejmuje? Tutaj. Tu i tu. Dobra. Czemu ty pływasz? Aha, bo to po tym jest szybciej, po tych sprzyjających wiatrach, okej. Okay. To może być ciężkie, żeby tu nic nie tracić. Cyk. No mógłbym teoretycznie zapomnienie im wrzucić. Ale... mogę to też zrobić tak. Dobra. Plus jeden. Tutaj niech się zbierają wilki morskie. Tutaj gniazdo. Tędy. Sporo. Ale myślę, że z czarami damy radę. Nereidy. Okej. Okay. Przynajmniej nie będę musiał tego powtarzać. Ty nie masz przyzwania okrętu? Masz. Dobra. To pozbieraj mi te rzeczy z wody. Miksy i brakuje mi 15 drewna. Może być ciężko. Spróbuj. Ja wiem, że PC sobie nie poradzi. Ale my powinniśmy dać radę. Tu. Tego. Nieładnie. Tu i cyk. Ajajaj, słabo. Zwal. Ciebie. Cyk. Defend, defend. Po strzelcach. Zwal go. Do przodu. Nie, zejdź z ciała. Dobra, ich tam dwóch jest. Wskrzeszenie raz. Wskrzeszenie dwa i zabijaj. Dobra, tu mogę wysiąść. Mam bardzo mało many. Nie wiem, czy wyjdę na tym dobrze, że tak zraszowałem bez many. Zapiszmy sobie w tym momencie. Teoretycznie jest pierwszy tydzień. Jeżeli on nie ma jakoś dużo wojska na start wrzucone tak na hama przez twórców mapy, to może będę w stanie go pokonać. Żerowisko. Okej, jakby ktoś chciał, to niech się zatrzyma. Dobra. I mnie interesuje... Dobra, tu będzie zamek prawdopodobnie? Albo tu faktycznie? Nie. Tutaj. Dobra, ale i tak dostaniemy go w pierwszy dzień, więc nie zdążę wykupić nic z nowego tygodnia. Nie mam tego. Dobra, trudno. Z Peluna więcej tam żeglarzy czy kogoś. Okej, musiałem się podrapać szybko i lecimy dalej. O, oddał mi za darmo. A, i tego nie mogłem, bo tu pod tym jest jakiś budynek, który właśnie nazywa się te... jakieś tam coś tam. I dlatego nie mogłem tego zbierać. W poprzednim scenariuszu w sensie. Znaczy tego zrobić. Także ciekawie. O, dawaj. Przez to. Przez Nixy. Tutaj dwa jeszcze powinny być teraz. Masz wystarczająco, żeby sobie tu przyzwać okręt. O Jezu, i akurat jutro wsiądziesz, słabo. Targowisko. Dawaj. No tu gdzieś był ten bohater.
i uciekł. I sobie to pozbierasz, pewnie, że tak. No dobrze by było tobą gdzieś wypłynąć, ale chciałbym ci już dać węże, zanim wypłyniesz. To zrobione? Nie zrobione. Slow. Raz, dwa, trzy. Dobra. 6000. Ładnie. Niestety, miałem nadzieję na jakieś wywerny darmowe. 20 zjaw. Okej. Okay. Statuetka szczęścia. I wychodzisz. Właśnie, ty. To jest ostatnia misja w sumie. Więc nie muszę zbierać wszystkich. O, nie mogę kapitolu zrobić. A, bo tu jest kapitol. Świetnie. Ulepszamy. I mamy go. Siema. Tazarku. O. Cyk. Wait. Wait. Okej. Blind. Nie mam blinda, a nie, tu jest, dobra. Zniszcz mu namiot. Powskrzeszajmy się, bo to jest tego warte. I 17. Pięknie. Tu pewnie był. O, nawet jak był, to tego nie zrobił. Strzał. Cyk, cyk. Strzał i cyk. Pięknie. Sporo niksów. Obawiam się, że to nie będzie prosta walka. Proszę bardzo. Jeszcze raz to samo, ale... Strzel w tego. Nie! Ajajaj. Dawaj tu. No wejdziecie mi w pirata, no trudno. Cyk, cyk. Czterech w dół, ale... Nikt nie będzie nad nimi płakał. Tutaj. Ty musisz zregenerować manę przede wszystkim. Zamek. I... Tu zbieraj. Tych 14. Plus jeden do ataku. No dobra, nic tu nie zrobimy, nic nie wymyślimy. Można sobie zatrzymać, poczytać. Tutaj dobrze widzę. Jest kolejny przeciwnik. Tu masz zamek. I musiałbym wysiąść aż tutaj, żeby do ciebie dobiec. I nie wiem nawet, czy tu jest jak przebiec. Ha. Okej. Tu jest w ogóle zamknięty przeciwnik. Nie ma tu żadnego wyjścia, chyba że portalem. Ciekawe. Gdzie ja jestem? Ja jestem tu. W tym miejscu. Czyli muszę pobiec jeszcze do góry, bo ja chciałem tutaj już wpływać. Jeszcze do góry, tu. I dopiero stąd będę mógł przepłynąć cały czas w lewo nad tymi wyspami, nad tą wyspą i tutaj do naszego przyjemniaczka. A pokaż mi, czy ja już widzę siłę armii. Już widzę siłę armii i on jest silniejszy. On ma ulepszone haspidy. Ulepszone sneki, czyli właśnie haspidy. Ten jest słabszy. I tamten ma dwa zamki, ten. Ciekawe. Ulepszaj. Aj, nie do końca tak chciałem stanąć, trudno. Kamień. No dawaj. O, cyk. Całkiem sprawnie. Uciekaj. Strzał. No i defend niestety. Niestety są ode mnie szybsze troszkę. Cyk. Wait. 5-11 on w ogóle zabija. To
się zabij tu. I tu. No i niestety. Cyk. Chociaż to nie było potrzebne absolutnie. Mogłem trochę many zaoszczędzić jeszcze na tej walce. Wskrzeszamy się. Dobra. No i teraz muszę mieć nadzieję, że gdzieś tu jest studzienka. Bo bez studzienki to ja bym wolał nie płynąć. Wracaj. Dobra. Przyzwij sobie okręt, nawet z jakimś tam słabszym, albo wiesz co, w ogóle odłóż. Odłóż mi to. To mi odłóż. On zaraz wypłynie z wojskiem, a ty w tym czasie po prostu wypłyń. Będziesz zwiedzać trochę. I szukać mi surowców. Dobra, tu jakieś ryby widzę. Sporo. Okej, no i akurat jestem za wolno, żeby... No nie, nie udało się. Wczytaj mi autozapis. Dawaj, tu jeszcze raz. Ho. Tak, tak. I teraz zapisz. Na trójce na przykład. Przyzwij, nie udało się. Przyzwij, nie udało się. Ale to co, ja muszę czymś się ruszyć, żeby jakby zmienić RNG, czy po prostu mu się nie udaje? Spróbujemy jeszcze raz. Okej, okay, no to tym razem kimś się ruszymy, żeby zmienić RNG trochę. Dawaj. Stąd też nie mogę zabrać nic. Kurde. No on jest bez many kompletnie, nie mogę go tak puścić nawet. Jacyś tam rajdersi na nas przyszli. No i mana jest dopiero tu. Tydzień drogi. Skończył się mój rush, bo zabrakło mi many. Ulepszaj. Tych przede wszystkim trzeba ulepszać. Czemu ja tego jeszcze nie zrobiłem? A, tam się nie ruszyłem nawet, spoko. No leć tu, leć. Wyruszymy sobie stąd w takim razie. Ten będzie miał trochę bliżej, żeby ci wojsko dostarczyć. Jakbyśmy tutaj jakiekolwiek wojsko po drodze znaleźli, to będziemy mogli sobie po prostu stamtąd wziąć i tym wojskiem walczyć. To, to, to i to. Reszta jest mi niepotrzebna absolutnie. Was ulepszamy. Dobra, ty jutro wyruszasz. To wymień. A zbierz sobie to. Dobra. Was jeszcze ulepszamy. Jak tam teraz nasza siła? Dalej jest silniejszy. Kurde, te węże. Nie no, jutro robimy je. Raczej. Może pojutrze. Dawaj statek. Teraz ty. Tu. A, ktoś mi zabrał statek. Fajnie. Dawaj. Ty masz nawigację? Ciekawe. Dobra, chodź. Pozbieraj tu coś po drodze. Też, kurde, można by pozbierać, ale nie mam na to wojska, żeby zrobić tego towera, więc na razie tam nie chcę wysiadać. Dawaj to, to, to. Dobra. Okej, okay, fajne. Chociaż w tym momencie już raczej średnio, ale... O, Jezu, jak ja nie lubię grać Xelek. Czemu? Aha, nie mam drewna. A tu?
To mi zżera drewno, to mi zżera drewno, to zżera drewno, dobra, nieważne. O! Dawaj plus jeden do mocy. Dawaj wojo. Całość to w całości. O. No nie wiem, coś takiego musimy grać. A ty zbieraj, bo potrzebujemy dużo drewna. Dobra. Tutaj trochę w dół, więc nie widać więcej. O, ciekawe miejsce. Dobra, tu mamy mięso, więc zaraz będziemy mogli porobić jakieś walki wirwodne. Tu nad tymi wyspami. O kurde, co tu się dzieje? To podnoś. Teraz to. Zaraz jest nowy tydzień. Poczekasz tutaj. No dobra, trudno. Nic nie mogę zbudować. Tu nad tymi wyspami, tak jak mówiłem wcześniej. Tutaj. Coś mi tam więcej pozwiedzasz. Fajnie, że nawigację masz, będziesz dobrym zwiadowcą. Co to jest za miejsce w ogóle? Świnia. Okej. Cyk. Krowy. Tu nad tymi... A, i to bym wysiadł. No ale niestety. To podnieś. Tutaj. Wieża obserwacyjna. Na hydrach. To nie byłoby takie niemożliwe, ale nie mam chyba slowa ani na nim, ani na niej. No właśnie. Jakbym miał, to moglibyśmy to w miarę łatwo zrobić. Okej. Aha. No nie! Naprawdę? Okej, teraz powinniśmy dać radę. Cyk, defend, zablokuj go tu. I jeszcze 4 mięsa nam zostało. Tu jest miecz sprawiedliwości, co? Tak za darmo na ziemi? Zaraz zobaczymy, czy tak za darmo. Można zatrzymać. Ja nie będę tego czytać. Jeszcze tu za tą wyspą musimy wypłynąć. Dobra, już myślałem, że jesteśmy blisko, a tu dupa. Tu jest tarcza. Nie no, nie będziesz tracił 2 dni, żeby zebrać kubkę złota. Dobra, zobaczmy co tu jest. 7 aniołów, 20 mąków. Okej. O, ona może zginąć, ciekawe. W sensie może zginąć i nic się nie dzieje z tego powodu. Myślę, że cię zabijemy. To zabija 4. 4. Nie wiem, czy przeżyje aż tyle. O. No ale jest problem, bo nie przeżyje tej tury. Jest blisko, ale dalej za daleko. Jeszcze ze 2 konie by się przydały. Więc myślę, że dopiero w przyszłym tygodniu to zrobimy. Gdzieś tu? Jeszcze za tymi kamieniami, okej. Wieża. Tutaj wysiąść. No tutaj są 2 skrzynki, więc tu nawet 4000 może być. Ile was jest? Co ma być? Co to ma być?
Cyk. Inferno. W sumie od razu Infernem mogłem działać. 1500. 2000, 1000. Tych pobijemy tak już for fun raczej. Halo, mięso mi zabijacie. Cyk. Skarby jakieś tu chowali. Dobra, no ty będziesz musiała tutaj poczekać. Tu jeszcze miałeś iść. Aj. Czytaj. No nie. Czy ja mogę to zrobić jeszcze jakoś inaczej? Na pewno nie lepiej, dawaj. Pierścień żywotności i 2000. No, powiedzmy, że okej. Jakby ich wziąć? Chłopów. O Jezu, chwila, ja sobie tylko przetrę oczy. Dobra. To tak. Ja mam bazyliszków. O! Nie no, co to ma być? Nieładnie z twojej strony. Znaczy ja mogę mu walnąć czarem i uciec? No on ma czym do mnie strzelić. To jest problem. Pewnie ma jakieś czary. Dobra, uciekaj. Na szczęście możesz. Bierz wojsko. Zaraz mu pokażesz, gdzie jego miejsce. Ulepsz sobie cokolwiek. O, weź tego Nixa. Kurde, on z Nixami zaczyna. Porąbany typ. Dawaj, tak, 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 tak. I startujemy. A tego nie wziąłeś wcześniej. Dobra. Przyzwanie okrętu. I teraz do niego jeszcze raz popłyniemy. Tym razem to on będzie miał problem, a nie my. Ej, właśnie. Gdyby tak. On mi zabija konia na raz. No nie, to nic nie zmienia. Potrzebuję dwa konie więcej. Dobra, wysiadaj. Tu masz zamek. Obawiam się, że to nic nie da, że ja tam teraz wysiadłem. Spoko, coś mnie tam atakujesz. Dobra, nie masz tutaj dużo wojska wcale. Komputer zrobił spore straty, ale myślę, że ja jestem w stanie zrobić ich brak. Albo przynajmniej bardzo mało. Przez was. Huhu. Okej, ciekawe. Wyjdziecie do mnie? Tu. Strzał. I strzał. Dobra. Może nie. Czy chcesz tu zostać? No zostałbym. Dobra, dzisiaj... dzisiaj to, jutro ulepszamy strzelaków, dobra. O, nie będę miał pieniędzy na to. O, ciekawe. A, mogłem zostać na tym. Dobra, trudno. Nie ulepszę. Raz, że nie mam pieniędzy. Dwa, że nie mam kamienia. Was. Was ulepsz. Dobra, idziemy dalej. Możesz ich pobić. Dla expa. Dalej on ma silniejszą armię, ale ja już mam te. Sneki. Jakiś slow, albo nie. Dawaj. Strzał. O, już dzisiaj nagrywam prawie cały dzień, już mi się tak plącze język. Zresztą od rana mi się plątał. Dawaj. O, tego. No, to tych sobie wczesimy. To jest dalej 7 jednostek, jakby nie było. Dobra. Dawaj, buciki. +2 do wszystkich statystyk.
I coś obawiam się, kumplu, że długo nie pożyjesz. Jak ciebie tylko znajdę, to zaraz umrzesz. Dobra, ty musisz poczekać do jutra. O, tam popłynął. On też w sumie daleko pływa. Nie będzie takie proste, żeby go dogonić. O ile w ogóle będę w stanie. Nie, dobra. Zaraz go... O, płynąłem jakoś tak krzywo. No, zbierz ich. Dawaj, jeszcze dwa. Dobra, tego. Spoko. Teraz cyk. Defend, defend. Defend i defend. Pięknie, na to właśnie liczyłem. Defend, defend, defend. Ha! Co teraz? Czy jestem w stanie to zrobić czymkolwiek? Konia wskrzeszę? Defend. Defend. Defend, defend. Dobra. Ale durna była ta walka. Ale zrobiliśmy ją. Nikt mi nie powie, że nie. Dawaj. Uuu. Spoko. Dwa anioły za 17 tych. A to co? Jakieś dziwne jest to miejsce. Masz broń? Nie masz. To to zrobisz. Tutaj może nie, ale zresztą... Dobra, dawaj po prostu do przodu. Bijemy. Plus 5 do obrażeń, znaczy do ataku. Które przekłada się na zdecydowanie więcej niż 5 do obrażeń. Tutaj. No i tu zaraz gonimy przyjemniaczka. Chociaż uciekł nam dosyć daleko. Ja też tak dookoła go goniłem, więc... No on ma tu coś przejęte, tu poprzejmowane. Jestem ciekaw, gdzie on jeszcze może mieć zamek. Tu gdzieś? Tego trzeba zaraz pogonić, ale on tu w sumie nie za bardzo ma którędy wyjść. Tędy muszę do niego przyjść. O kurde, ale patrzcie, jak ja tu wejdę. Nie, tu też ciężko to wygląda. Ja nie będę miał gdzie na statek wrócić. Będę musiał przyjść całą tą drogę z powrotem. Albo chociaż... Nie, tutaj też nie. Tutaj też nie. Będę musiał całą drogę się tutaj wrócić. Czego wy pilnujecie? Tak... A, bo... Gogi się pojawiły? Był miesiąc Goga? Nie jestem pewny. Ciekawe. Zaraz na pewno to sprawdzę, ale na razie biegnij dalej. Zbierz sobie trochę mięsa, bo jest słabo. I pozbieraj tutaj co się da. O! Ha. Gdzie ja teraz jestem? Jestem teraz tutaj. A nie, nic mi to nie daje. Poza tym, że sobie mogę tutaj pozwiedzać. Aj, nie pomyślałem. Dawaj. No proszę. Pokonajmy je, ale bez strat. Bym mógł prosić. Strzał. Strzał. I anioły dolatują. Plus jeden. Tutaj pogonimy. Dobra. Pozwiedzajmy sobie dalej. No jestem ciekaw, bo ten bohater gdzieś uciekł, co nie? To jest karczma. Już myślałem, że będę mógł odkryć wodę i go gonić, ale niestety. Piąty dzień, dawaj staw. Tu wodospady sobie ulepsz. Tu prochownie. Bo będę tędy wracał. Tak, Sneaks report that there is a massive network of caves under this archipelago. Archipelago.
Dobra, dawaj. Pobijmy je, ale bez strat. No muszę przyznać, że początek tej kampanii był bardzo ciężki, zanim ci bohaterowie się w ogóle wylewelowali. Później nie wiem, na ile ciężki był, no bo już później graliśmy na tym niższym poziomie trudności. No i później to już tak poszło dosyć łatwo. Dosłownie przyklikujemy sobie... Czemu? Co wy bronicie? Rękawiczek na szybkość. Spróbujmy was tam pobić, czemu nie? Dobra, ty masz jakieś mięso, więc myślę, że sobie poradzisz tutaj. Dawaj. Ty masz armię, więc w sumie możesz też czyścić. Aha, to żebym sobie wysiadł w takim fajnym miejscu. O, ulepszaj się, jakby ktoś mi tu przybiegł. Weź to przejmij, żeby się zbierali. Tu przez stajnię, bo kończy się tydzień. Dobra, no ty zwiedź ile możesz. Na piechotę i wracaj, wysiądziesz tu. Tutaj na razie... Aha, no bo to muszę zrobić, żeby ulepszyć coś dalej, no dobra. Fort Nix. Jest. Dawaj za nim. Tutaj gdzieś popłynął. Dobra, nie wiem czy go dogonimy, ale możemy spróbować. Patrzcie, ona nawet nimi sobie poradziła. O, to widać, że to już jest dobry bohater. To już widać. Okej, tym nie zdziałasz nic. To musimy tym lecieć, no. Jak się ładnie ustawiliście, dziękuję. Widzicie to? Ja mu zadaję 2,7 obrażeń, a on mi zadał 2. Masakra. A to nie zadziała na nikogo. Masz tym przez łeb. Tu nic nie ma. Tak se, o, stali? Durne. Daj mi ich w jeden stack. No jesteście wystarczająco szybcy, żeby być irytujący. Dawaj tak, tak. I tak. Coś tam do kieszeni zawsze, a dalej możemy zrobić maksymalną ilość jedynek. Dobra, już tego ogniska nie zbieraj, olejmy to. To bym zgarnął. Ale jak tam dopłynąć? To sobie zbierz. Tutaj pozbieraj. Dobra, tu jest sporo fajnych artefaktów. Przejdziemy przez to. Trochę was tu jest. To ulepszamy, to ulepszamy, tu się ulepszamy, dobra. O, w sumie nie tak dużo tych strat. To po was poleci? Pewnie, że tak. Wlatujcie w anioła, proszę bardzo. 1-3. Bez strat. No tu będą większe straty. Ale mamy na tyle many, że możemy tego sobie oślepić. Tutaj zaatakuj. Dobij. 1-2 węża. 1-3. Znaczy 1-2. O Jezu, mogłem bić jak najprostszej linii. Niedobrze. 2. Wait. Zabij. Dobra. I tak, wskrzeszenie raz, wskrzeszenie dwa, wskrzeszenie trzy i cztery. I teraz tak, slow, nie dolatujesz do mnie. No i pięknie. Tutaj raz, dwa, pięknie, implozja. Dawaj, to załóż, to załóż, to... Jest tu jakaś studzienka blisko? Kurde, znowu nie mam many. Tu jest najbliższa studzienka, dawaj tam.
Się nie ma co zastanawiać, trzeba regenerować manę. Tu jeszcze masz do pozbierania. Gdzie ty mogłeś popłynąć? Ha, no nie tutaj. Bo bym cię widział. Chyba, że on wirami sobie przechodzi. Ja nie przechodzę wirami, bo mi szkoda wojska. Ale w sumie nie widzę tu żadnych wirów. Tu jest. Siema. To nie był najlepszy pomysł, żeby wychodzić na ląd, kumplu. Trójkę, może nie? Tutaj. Tutaj. No i wydaje mi się, że w tej chwili już w sumie nic nam nie zagraża chyba. 16. A czemu nie mogę? A, nie mam... Aha, bo ja mam ulepszone. No dobra, trudno. To sobie przejmij. Mam nadzieję. A, chociaż masz tyle many, że... Okej. Okay. Trochę tego natraciłeś, kumplu. Dobra, to ty zwiedzasz morze. Tutaj nie bardzo. Dobra. No jestem ciekaw, co tu jest. Dawaj to. Tutaj zbieraj. 2000 golda. Runy. I tutaj pozbierasz jakieś rzeczy. Ty możesz tu w sumie wysiąść. O! Idealne zadanie dla ciebie. Myślę, że zrobimy bez większych strat. Ale 20 tych. Tu. Tu. Wait. Tu. 350 w ogóle. Po wężach. Ty też po wężach. Ty też. Boję się ich atakować. Zabiją mi tego anioła. Uciekajcie mu z zasięgu. Trzeba go rozstrzelać najpierw. Cofnął się do anioła. Dobra, zabij go. Przejścia. No to tak jak mówiłem. Tu jest zamknięty i nie wyjdzie. Chyba, że przez portal. Wracaj. Mam nadzieję, że to, że ja tam wszedłem i on mnie widzi, nie oznacza, że teraz wyjdzie do mnie. Bo to byłoby słabe dosyć. Okej, nie oznacza tego. Wracaj. Tutaj się nie ulepszamy, bo nie mam za bardzo co. 15-15, jutro się ulepszymy. Dobra, wiesz co, ty... Ja potrzebuję, żebyś mi przywiózł te wojsko, ale jeszcze potrzebuję, żeby ktoś stąd mi przywiózł wojsko. Chodź tu. Ty jesteś szybki. Dasz sobie radę. Dobra, fabułka jeszcze. Tak, dobrze? Dobrze. Tu i tu. Proszę bardzo. Biegnij. I tak. Stąd. Wszystko. Kiepsko z kasą. Dobra, wyjdź. Podpłyń tu. Przekaż mu wszystko. I tak. Musimy ulepszyć czarodziejki i was. Dawaj bohatera. Możesz być ty. Dawaj wszystko. O, sprzedajemy trochę tego. Fajnie by było, żebyśmy mieli jeszcze na bohatera. Tu się ulepsz. To też się dorzuci. No, ulepsz. Dobra. To, to. Cyk. I tak. Dostarcz mu te wojsko. Okej.
Ciebie można usunąć. Ty nam wiernie siedziałeś w zamku, ale już cię też usuwamy. Pytanie, czy nie chcę tego zrobić jeszcze. Dobra, ja sobie jeszcze poczyszczę mapę. Ale to później. Teraz ważne jest, żeby dostarczyć wojsko. Tam się coś ruszyło. To niedobrze. To bardzo niedobrze. Pokaż. No dalej ma silniejsze. No ciężko się dziwić, jak ma tam tyle woja. Słabo. Przejmij sobie to. Cyk. Cyk. No, rozdzieliły się dosyć mądrze. Raz. Dwa. Dawaj to. No i tu zaraz będziemy stać na ulepszenie. Tylko że, co z tego, że będziemy stać, skoro nie będziemy stać na ulepszenie armii z tego ulepszenia? Przekaż mu wszystko. Na razie. Tak, bo to nie jest ulepszone. Wymieńcie się w takim razie. O, daj mi ten pierścionek. Daj mi to zamiast tego, to zamiast tego. Dobra. Co, nie mogę wejść? Przyzwij mi łódkę bliżej, kumplu. Dziękuję. Dobra, wskakuj. I tak, was ulepszamy. Was ulepszamy. Was. Aha, nie mam, bo sprzedałem. One pewnie będą wymagały... A one wymagają tego, żeby to kupić, okej. To, to... Dobra, tyle. Więcej nie zgarnę. No i zostajesz na aniołkach, no co ci mam powiedzieć. Tak. Dobra, może być. No i muszę płynąć tutaj. On pozbierał to wszystko w ogóle. Oby tylko się nie okazało, że on mi gdzieś wyszedł. W sensie wypłynął tym wojskiem całym swoim. O Jezu, a to będzie tam milion lat płynął. Dawaj to. Dobra, ty w sumie zwiedzaj. Na dwóch aniołach porobisz całkiem dużo. Szczególnie na takich statystykach, jakie masz. Dawaj. No i przede wszystkim dużo mi zwiedzisz, no. O, no jestem ciekaw. Jestem ciekaw. Fajnie implozja wygląda. Nie widziałem jeszcze tutaj implozji. Dobra, na spokojnie. Ale ciekawy garnizon, ciekawy. Tutaj wyczyszczone. Okej. Tędy. O, zamek. Dużo ich jest. Cyk. Dobra. Skoro tak łatwo to idzie, to nie będzie żadnego problemu. 3 i 4. Dziękujemy. Obserwatorzy, ładnie. Tutaj wysiadaj. O, bez straty. Cyk. I teraz powinieneś sobie dać już radę. No właśnie. Tutaj. O, i tu muszę wysiąść. Dokładnie. Nie wypłynął. Przynajmniej nie w tę stronę. Ciekawe. Cyk. 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 Co teraz? A. To. Dobra. To dobrze, że tych 9 wziąłem. Dawaj fort. Was, was. Dziękuję.
punkty. No, zbierasz. Dobra. No niestety cały dzień stracony na wysiadanie z okrętu. Na to, żeby wysiąść, chciałem powiedzieć, i na wysiadanie, i wyszło mi jakieś wysiądanie, którego nie powiedziałem, bo to byłoby bez sensu. Gniazdo. Dobra, dawaj na niego. I myślę, że jak już pokonamy tego przeciwnika, to ja po prostu zrobię cięcie i wrócę do was, jak będziemy bili już tego ostatniego, albo jak będzie jakaś tam fabułka, jeżeli ktoś to czyta. No bo po prostu nie widzę sensu w tym, żeby zwiedzać tą mapę z wami, tak? No bo ja pozbieram sobie jakieś mocniejsze artefakty, w tym czasie trochę wojska się jeszcze pozbiera, tak? I ja dopiero wtedy tak naprawdę go pójdę zaatakować. Nie wiem, czy wyzbieram 100% mapy, czy nie, tak jak sobie zazwyczaj robię. No ale na pewno trochę chcę pozwiedzać tej mapy, żeby właśnie się ulepszyć przed walką z nim. Jak najmocniejsze statystyki mieć, właśnie jakieś takie zamki sobie poznajdywać. No ładnie, dziękuję za studzienkę po drodze. To zrobisz? Cyk. Wait. Dobra, wlatujcie w niego. Cyk. Bij go. A idź go zablokuj. Dobra. Fajna tarcza. Możesz sobie ją założyć. Tu plus jeden. Tu sobie zbierz ognisko, czemu nie? O, ciekawe. Dawaj znaczy cytadelę, jeszcze nie zamek. O, siema. Czyli jednak wypłynął. Tutaj, gdzieś tu. Nie masz za dużo. Ty sobie zaraz pozbierasz. No dobra, ale ty mi wypłynąłeś, ale ja na ciebie też idę. Gdzie on ten zamek może mieć? Tutaj. Tędy przejście. Karczma. Nie chcę widzieć, ile mam złota. Daleko pływasz. Nie. Tutaj. Najpierw coś tu zbuduj. Radę miasta na przykład. I teraz tak, bohater. Ulepszaj co możesz. No od góry i tak będzie szło, więc zróbmy to tak szybciutko. Wymień. Tak. Tak. No i płyń za nim. Dobra. No i dzisiaj, jeżeli faktycznie ten zamek tutaj jest, to powinniśmy go dosięgnąć. Aha, tylko to jest bez czarów, więc te straty, co oni mi zrobili, to ja już ich tak nie zmniejszę. Dobra, trudno. Mam nadzieję, że czułeś się bezpiecznie, kumplu. Dzięki za zamek. A to też jest... Dwóch bohaterów masz na statkach. Ciekawe. Slowa mi wrzucasz. Ja jeszcze nie wiem, co ci wrzucę. W sumie masz też slowa. Dawaj na niego. Pięknie. No to na ryby. Spróbuj zabić. Pięknie. Tu. To niedobrze akurat. Nie dobiegnę do niego, nie. Dobra, trudno. No i dobra. Spoko. Zostań sobie w zamku na nich. To jest moje. Już. Jeszcze gdzieś tam się poruszył. Tu jeszcze jeden. Poczekajcie. Tu i tu. A ten pierwszy? Przy jakichś tych żywiołakach powietrza. Tutaj.
Dawaj wszystko. Ten piąty poziom bym zrobił bardzo chętnie. Zobaczyłbym sobie, co tam jest. Pokaż. Coś fajnego? Implozja. O, w sumie spoko. Dawaj tak, tędy. Okej. Nie wiem, o co chodziło, ale kliknąłem OK. Nie chciało mi się już tego czytać, za dużo tam tego było. Gdzie on popłynął? Czekajcie, jeszcze raz. Aha, on tu na dół, a tu wypłynął jeszcze jeden, obok... Której wyspy to było? Obok tej. Czy nie? Tu! Aha, i to jest ten sam, dobra. Dobra, myślę, że cię mam zaraz. Ty płyń dalej. Uciekasz. O, atakujesz mi zamek. To w sumie ciekawe. O, zrobiłem tak samo jak PC. A to, że tam wsiadłeś, to akurat bardzo niedobrze. To akurat bardzo niedobrze. Tutaj gdzieś dalej? Kurde, nie. To wykup ile możesz. Ale najpierw... Zabierz mi to wojsko. Wykup sobie tu kogoś. Ulepsz. A, tylko ja to chyba nie mam okeanit, dobra. Coś tam sobie sprzedamy. Was, bo to oblężenie jakby nie było. Kalt do pobicia, raz, dwa. O, nie mam 1000 golda, no trudno. A, ty w sumie możesz przejść pozbierać. Ty sobie pozwiedzasz. Możesz je pobić, tak szczerze. To tak, ty nie masz wojska. To tak... Bicie dla samego bicia raczej odpada. Musisz sobie jakieś wojsko wziąć. Tu wejdź. Kurde. No tak, on ma dobre staty. Czary ma. No przewajtujmy go. Uuu, fire shield. No wlatuj w niego. Wiem, że fire shieldem dostaniesz, ale wlatuj. Ty, no uderz go. Ty zabijasz. Atakuj. I cofaj. Wait. Strzelaj do psycholi. Kontratak mu dałeś, okej. Do psychola. Możesz mu zdjąć kontratak, bo mam zamiar w niego wlecieć zaraz. Cyk. O tak, kontratak. Faktycznie. Cofajcie się. Ale nikt nie zdążą przed strzałem. Strzelaj tu. Niestety. Niksy w dół. On rzucił jakiś czar w ogóle? Chyba nie. Nie chcę w niego tam wlatywać tak po prostu jednym wojskiem, czy jedną... jednym tym stakiem. Bolesne. Dawaj tam. Wy nie. Wy zadacie więcej obrażeń. Do środka. Do środka.
Tam strzał. I do środka. Wait. Tu dobijasz. Dobra, zrobimy to raczej. Defend. Ale nie mogę mu pozwolić rzucać czarów. Jeżeli chcę to zrobić. Dobra, przyszedł do mnie. Wlatuj. Dobra, dużo woja stracone. Ale zrobiliśmy. Powietrze. Jakbyś je dobił? Kurde, nie dobiłeś. Brązowy przegrywa. No dobra, to ja w tej chwili sobie już poczyszczę mapkę, pozbieram sobie jakieś tam statystyki, czary, inne tam artefakty. No i wrócę do was, jak będziemy bili przeciwnika na końcu. No dobra, pozbierałem już całą mapę, pozbierałem wszystkie artefakty. Mogę mieć tą zbroję niby, ale tak naprawdę nie mam czajnika, więc nie złożę A, więc uważam, że nie ma sensu. Co tu z takich ciekawszych rzeczy? Ten portal, który był tu, prowadził do sekretnej krainy, która była pradawna i w ogóle, i tu były sobie smoczki, i tu można by sobie pozbierać armię błękitnych smoków, ale ja to odkryłem dosłownie w tym tygodniu, chyba dzień temu, więc... No, tutaj były jeszcze dwa sea serpenty, znaczy te wiry wodne do nich. Coś ciekawego było? No nie bardzo, tu była księga ognia, tu była księga powietrza. O, nie mamy dostępu do takich różnych ciekawych czarów, jak na przykład... Zresztą pokażę wam. Widzicie, nie ma ani lotu, ani wrót wymiarów, także nic ciekawego. Tutaj chyba też, nie tutaj, w tym miejscu, tutaj było za czerwoną bramą. I tutaj pozbierałem właśnie korpus i głowę. I z tego co pamiętam, właśnie w jednym z zamków mieliśmy ten, tutaj. O. Ten portal. A ty tego nie masz. To kto to ma? Ty to masz? O, no właśnie. Możemy sobie całego legionistę jeszcze złożyć. Także ciekawie. Dobra, ale idziemy tutaj. I prosto na przeciwnika. No dobra. To on mi tu cały czas surowce zabiera. Jak widzicie, jest 8 miesiąc, więc trochę mi zeszło tutaj z pozbieraniem wszystkiego na tej mapie. Czemu ty nie wbijasz levelów kolejnych? 9, 6, 3, 4, 4, 2. Nie no, wbijasz. Po prostu potrzebujesz już takich ilości expa, że już nie da rady wbić więcej leveli. No dobra, dawaj. Stop or I'll... Well, stop or I'll shoot. Nie będzie strzelania, chyba że w was. Zapomnienie działa, no właśnie, na 50% tylko. Dawaj. Strzał. Pięknie. A, no i oczywiście gdzieś tam jeszcze dostałem Golden Bowa, nie pamiętam gdzie. A, chyba w tombie tutaj. Liczyłem na to, że dostanę tutaj czajnik, bo to było ostatnie miejsce, z którego mogłem go dostać, bo ani tutaj nie dostałem, ani tutaj. No ale nie dostałem, dostałem Golden Bowa. Także też spoko. Dwa razy więcej many, statystyki mamy takie, że nie wiem co on by musiał mieć, żeby nas pokonać. No i zróbmy sobie tą ostatnią walkę. Dobrze. O to, nie wiem. Wlatuj w niego. No właśnie, on ma ten róg, ale ja jeszcze coś zobaczę, bo... Wydaje mi się, że... No właśnie, mogłem to założyć jeszcze. Strzelaj. Okej, nic się nie zmieniło. Cyk. No, on będzie dostawał to. No, ale nic na to nie poradzimy. Sporo. Tu. Dobrze, tu. A w sumie ciebie przyspieszymy. Zabitych. Ty tego. No i gdyby nie to, że ma Horn of the Abyss, to już by nie żył. Ciekawe. A co ci to da w ogóle? No bo ja ci to zabijam to. Zabijam ci to. To i to. I twój czar nie działa. Jeszcze się mogłem wskrzesić, jakbym chciał. Za każdym razem, gdy w bitwie jakiś oddział zostanie wybity, na jego miejscu pojawi się oddział Fangarmów, który będzie walczył po stronie posiadacza rogu i dołączy do jego armii po bitwie.
Liczba punktów życia przywołanych stworów wynosi połowę zniszczonego oddziału, ale nie więcej niż jego liczebność. Przywołane fangarmy nie podlegają temu efektowi. Czyli fajna sprawa, bo tak naprawdę czy coś zabijamy, czy coś tracimy, to cały czas te fangarmy farmimy. Fajna rzecz. No i generalnie nic innego tu nie miał fajnego. Dargem pokonany. Zapisujemy na Z1. Nie będziemy tego czytać, bo to za wolno leci. No i pięknie. No co prawda jesteśmy dosyć nisko, ale nic na to nie poradzę. Zostały nam dwie kampanie. Tutaj jest Horn of the Abyss z jakiegoś powodu, chociaż tu go zdobyliśmy, więc to pewnie jakaś kontynuacja tej fabuły, nie wiem. A na razie dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!